Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowna pani prezes, ja miałem nie występować, ale w związku z tymi Himalajami hipokryzji postanowiłem ze strony obozu rządzącego, postanowiłem zabrać głos. Słyszę o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony. To krótka historia III RP. Przyjrzyjmy się sędziom, którzy oczywiście zdaniem państwa byli całkowicie neutralni politycznie. Sędzia Czeszejko-Sochacki, 93-2001, poseł PRL, oczywiście nie PZPR, nie związany z żadną partią polityczną, całkowicie apolityczny. Poseł Jerzy Ciemieski, znany z filmu Nocna Zmiana, wielki obrońca esbeków, poseł trzech kadencji Unii Wolności, no jest całkowicie apolityczny, no bo z Unii Wolności. Jerzy Stępień został sędzią Trybunału Konstytucyjnego prosto z gabinetu wiceministra spraw wewnętrznych w rządzie Jerzego Buzka, jest całkowicie apolitycznie. Marek Mazurkiewicz, poseł SLD trzech kadencji, oczywiście zdaniem państwa całkowicie apolityczny. Andrzej Rzepliński, PZPR, to już zostawmy to. Leon Kieres, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej senator Platformy Obywatelskiej dwóch kadencji, wcześniej jedynka Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Dolnośląskiego i przewodniczący tego sejmiku, nie został wybrany do Senatu, więc koalicja PO-PSL wybrała go jako nagrodę pocieszenia do Trybunału Konstytucyjnego, ale oczywiście on był całkowicie apolityczny. Więc mam pytanie do pani prezes, czy pani należała kiedykolwiek do jakiejś partii politycznej, czy pani była parlamentarzystką wcześniej, tak jak ci niezależni zdaniem koalicji rządzącej.